Powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku, ale zanim wybuchło, podjęto cztery istotne decyzje. Dwie nieszczęśliwe, dwie błogosławione. Zacznę od tych nieszczęśliwych. Pierwszą nieszczęśliwą decyzją była decyzja, aby dyktatorem mającego wykonać powstania został Ludwik Mirosławski. Problem polegał na tym, że Ludwik Mierosławski przybywał wówczas w Paryżu, tak więc trzeba było się liczyć z tym, że zanim Ludwik Mierosławski się pojawi na ziemiach Polski, no minie dużo czasu. I tak rzeczywiście było. Po drugie, Ludwik Mierosławski był człowiekiem niesłanie konfliktowym, apodyktycznym i jego dyktatura okaże się fatalnym niewypałem. O tym jeszcze szczerze. Tak jak mówiłem, formalnie pierwszym dyktatorem powstania był Ludwik Mierosławski. Po kilkudniowych rokowaniach, bo Mierosławski, kiedy dotarli do niego wysłanicy tymczasowego rządu narodowego, targował się. 30 stycznia przyjął urząd i zapowiedział o przybycie do kraju. I rzeczywiście, 17 lutego przekroczył granicę kujaw, tutaj zgodnie z umową, miał na niego oczekiwać duży powstańczy oddział, i tu Mierosławskiego czekało spore rozczarowanie. Zamiast tysiąca. Dobrze uzbrojonych powstańców. Oczekiwał na niego niewielki oddziałek, złożony ze stu powstańców, z tego zaledwie połowa miała broń. Mierosławski zakłada obóz wojskowy, 19 lutego, czyli już dwa dni później wojska rosyjskie rozbijają ten obóz w bitwie pod Krzywosądzem. Mierosławski ocalał przyłączył się do 500 osobowego oddziału Kazimierza Mieleckiego. Ale i tu nie odnosi większych sukcesów. Dwa dni później, 21 lutego, ponosi kolejną klęskę pod nową wsią. W tej sytuacji opuszcza obóz i przekracza granicę Królestwa Polskiego, wraca do Paryża. Czyli ta dyktatura Mirosławskiego nigdy tak naprawdę nie zaistniała. Co prawda, Mirosławski na tydzień pojawił się na ziemiach polskich, ale nawet wtedy, kiedy przekroczył granicę zaboru rosyjskiego, to jego realna władza rozciągała się nad oddziałem, którym dowodził i najbliższą okolicą. Ale nawet w tym wąskim gronie nie zdobył Mierosławski specjalnej sympatii. Jeden z oficerów oddziału Mieleńskiego próbował go nawet zabić. Dyktatura Mierosławskiego okazuje się całkowitym niewypałem. Mierosławski jednak nie chciał się pogodzić z tym, że zawiódł jako dyktator. Nigdy nie wrócił do zaboru rosyjskiego ale przez wiele następnych tygodni miesięcy będzie intrygował, będzie chciał władzę odzyskać w przekonaniu, że w dalszym ciągu jest powstańczym dyktatorem. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter użytkownik barzanin1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na... Portalu Patronite użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.